Rozmowa dnia, Mariusz Kluszczyński. Dzień dobry. Moim gościem jest Grzegorz Puda, wiceminister inwestycji i rozwoju. Dzień Witam dobry. Witam serdecznie. Panie ministrze, w regionie podpisano dziś porozumienie o współpracy przy podejmowaniu działań na rzecz powstania terminala intermodalnego w Emilianowie koło Bydgoszczy. Tak to porozumienie zostało określone. To przesądza powstanie w tym miejscu tak zwanego suchego portu, czy jest po prostu jednym kolejnym małym krokiem? Jest kolejnym, ale takim bardzo ważnym krokiem. Bez tego kroku nie da się w ogóle rozmawiać na ten temat, czy to powstanie, czy nie powstanie. Ale jest to jak gdyby duży krok, ponieważ ten terminal to ma być taka tak naprawdę intermodalna platforma, która będzie się opierała głównie na kolei i transporcie drogowym, tak? Ale trzeba pamiętać, że również została zlokalizowana akurat w tym miejscu, w Emilianowie, ponieważ jest bardzo dobry dostęp do portu lotniczego i jest bardzo dobry dostęp do tego portu na rzece Wiśle wewnętrznego. I myślę, że w niedługim czasie będziemy mogli mówić o tym, w jaki dobry sposób to funkcjonuje i w jaki sposób będzie to wspierało ten region. Bo proszę pamiętać o tym, że ten intermodalny, możemy to nazywać chwilowo intermodalny, choć częściowo ograniczony, bo jeszcze nierzeczny. Jeszcze nierzeczny, tak, ale możemy mówić o tym intermodalnym porcie, czy tam centrum, punkcie w każdym razie, będzie tak naprawdę wielką szansą dla regionu. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że on jako jeden z nielicznych będzie stanowić również port zewnętrzny dla portu Gdynia. Tak? Musimy tutaj powiedzieć o tym głośno, że to jest tak naprawdę początek drogi między Bałtykiem a Morzem Adriatyckim. Tak? To będzie takie centrum logistyczne dla wszystkich ładunków, które będą mogły na tej drodze się przemieszczać. To wytłumaczmy, panie ministrze, naszym widzom, co tam się w praktyce będzie działo w przyszłości. Jak to ma wyglądać? W praktyce to będzie duże centrum, tak naprawdę jedno z największych albo jedno z najnowocześniejszych w Europie, w którym towary będą przekładane z transportu kolejowego na drogowy, z drogowego na rzeczny, z rzecznego na przykład na lotniczy. Tak? To będzie wielkie centrum, które będzie zapleczem tak naprawdę. To będzie port zewnętrzny portu Gdynia, czyli wszystkie ładunki, które przychodzą teraz i są odsłone w porcie w Gdyni, będą mogły tam zostać przeładowywane, będzie to taki bufor. I teraz, ponieważ w porcie w Gdyni sytuacja jest taka, że on jest zbyt mały i my szukamy rozwiązań, tak jak na całym świecie, to po prostu zbyt mała powierzchnia powoduje, że szuka się rozwiązań alternatywnych, to będzie rozwiązanie dodatkowe dla tego portu w Gdyni. Warto powiedzieć, że w ciągu poprzedniego roku rozliczeniowego przychody z portów w Polsce to było 10% wpływu do budżetu państwa z tytułu cła i podatków. 40 miliardów złotych. No i będziemy jak gdyby jako Emilianów elementem tej wielkiej machiny, która przynosi pieniądze do budżetu państwa, a dla regionu, patrząc już tak zupełnie surowo, to będzie wielka szansa na rozwój, bo będzie to wielkie centrum logistyczne. Tak? Tu będą się łączyły, krzyżowały będą się szlaki kolejowe, drogowe, transportu rzecznego i lotniczego. W związku z tym tak naprawdę ten region ma wielką szansę, to jest szansa dla regionu, żeby coś zbudować. W Unii Europejskiej średnio jest takie zalecenie, żeby takie tego typu inwestycje powstawały co około 150 km, a w Emilianowie to jest pierwszy w województwie kujawsko-pomorskim tego typu obiekt, który zaczyna powstawać. A kto z tego będzie korzystał? Kto jest najbardziej zainteresowany tym, żeby takie miejsce powstało? Z tego będą tak naprawdę korzystać wszyscy. Każdy mieszkaniec w Polsce musi mieć przesyłkę, która w jakiś sposób do niego dociera. W tej chwili w głównej mierze jest to oparte na transporcie drogowym. Jest to wiadomo transport mniej ekologiczny i taki, który powoduje wiele komplikacji. Między innymi każdy, kto jest kierowcą, wie, jak wygląda transport na drogach przy tym, jak jeżdżą, podróżują tiry, tak? No chcielibyśmy trochę tego towaru z tych tirów przełożyć na inne modele transportu liniowego i wtedy okaże się, że jednak te polskie drogi są nie tak obciążone jak w tej chwili. Także każdy mieszkaniec będzie mógł odczuć w jakiś sposób to, że ten duże centrum logistyczne tutaj powstaje. Dziś podpisano porozumienie. Co ono w praktyce oznacza? Bo papier przyjmie wszystko, ale jakie będą kolejne kroki? Kolejnym krokiem jest powołanie spółki. Ona ma powstać zgodnie z tym, co dzisiaj zostało przekazane do miesiąca. Tak? Ta spółka będzie tworzyć nowe miejsca, oprócz pracy, tak, to nowe miejsca do tego, aby były zlokalizowane podmioty, bo przecież nie powstanie to z dnia na dzień. Tak? Ten etap pierwszy będzie trochę musiał... No i nawet nie poczekać, tak? Tylko
Pierwszy etap będzie polegał na tym, że będziemy budować tą infrastrukturę placu, czyli tą plac manewrowy i dojazd drogowy do tego Emilianowa, do tej lokalizacji. Warto jeszcze dodać, że akurat ta lokalizacja ma wielki atut w postaci wielu bocznic kolejowych, które poniżają koszty, tak? Bo w tej chwili tam już jest ta infrastruktura. My tak naprawdę w tym miejscu lokalizujemy coś, co powinno już działać, tak? Jest najlepszym z naszej perspektywy miejscem do tego typu działań. No i w przyszłości będzie takim centrum logistycznym, w którym będziemy, mam nadzieję, mogli te towary przemieszczać się i przeładowywać. Przy okazji tego porozumienia mówi się m.in. o złożeniu wniosku, które ma w jakiś sposób w przyszłości uznać to przedsięwzięcie za rządową inwestycję strategiczną. Co to w praktyce oznacza? No, w praktyce to oznacza duże wsparcie. Znaczy, finansowe? Być może i również finansowe, bo tu w tej chwili jest tak, że mamy bardzo dużo przedsiębiorców, bardzo dużo podmiotów, które na terenie Rzeczpospolitej Polskiej świadczą usługi, ale nie są podmiotami polskimi. W związku z tym, że nie są to podmioty polskie, my jako państwo bardzo dużo z tego tytułu tracimy, a ponosimy koszty tak naprawdę, no bo przecież drogi trzeba remontować, koleje trzeba remontować, infrastrukturę kolejową trzeba remontować, a przewoźnicy zachodni, najczęściej, chociaż trochę jest wschodnich, korzystają z naszej infrastruktury. Chcielibyśmy to prowadzić, to jest tak naprawdę w naszej polskiej racji stanu, żeby w większości transport, który odbywa się po terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a może i poza granicami, odbywał się środkami polskimi przy pomocy polskich przedsiębiorców, polskich spółek. Tam wśród tych, którzy podpisali z PKP, PKP PLK i PKP Cargo. I warto zwracać uwagę na to, że to są przewoźnicy nasi krajowi, z których warto korzystać. Oczywiście są również przewoźnicy drogowi, którzy będą te towary dostarczać. No i będzie ten transport rzeczny, którym cały czas walczymy, bo jest to jeden z bardziej ekonomicznych transportów w ogóle w Europie w tej chwili, a myślę, że i na świecie. Jeżeli chodzi o te spółki kolejowe, jaka będzie ich rola? Czy to oznacza też kolejne inwestycje w regionie kolejowym? Z pewnością tak, nawet nie w samym regionie. Proszę sobie wyobrazić, że skoro to już ma być, tak jak powiedziałem, tym zapleczem dla portu Gdynia, to musi być bardzo dobre połączenie pomiędzy Gdynią a Bydgoszczą, a Emilianowem. W związku z tym te inwestycje na pewno tutaj będą musiały być wykonane. Poza tym trzeba powiedzieć, że będziemy tam przygotowywać też drogi dojazdowe. To też jest kolejna inwestycja na tym terenie. W związku z tym, że liczymy na zwiększenie ruchu, no to sama infrastruktura w tym trzecim etapie będzie bardzo mocno rozbudowywana i będzie poszukiwanych będzie wiele podmiotów, które będą się mogło dookoła tego dużego centrum logistycznego być położone. A wyobraża sobie pan, panie ministrze, funkcjonowanie takiego terminala bez wybudowania ekspresowej dziesiątki w tym miejscu w przyszłości? No, myślę, że Polska jest w takim momencie, w którym każda budowa drogi jest przyjmowana z entuzjazmem. To takie sprytne pytanie ze strony pana redaktora. Oczywiście wiem, o czym pan mówi, tak? No, każde centrum logistyczne prędzej czy później musi mieć świetne drogi dojazdowe, tak? No i tu akurat jest temat S10, ale przecież tu jest również temat linii kolejowej 201 i drogi tej dziesiątki, które mają być skomunikowane między sobą. Także ta infrastruktura z pewnością w perspektywie czasu będzie się polepszała. Bo z punktu widzenia mieszkańców, jeżeli chociażby droga ekspresowa S10 w tym miejscu w przyszłości nie powstanie, to nie będzie radość, że jest ten terminal, to będzie dodatkowy problem. No nie, no z pewnością ta droga będzie musiała powstać. Jest tak duże zapotrzebowanie na zwiększający się popyt, jeżeli chodzi o samochody i zwiększający popyt, jeżeli chodzi o ruch uliczny, że S10 prędzej czy później na tym odcinku powstanie, tak? Tylko to centrum logistyczne oprócz drogownictwa, powtórzę, będzie równie dotyczyło kolei, drogi rzecznej, tak? Czyli wodnej i lotniczej. Także ta droga będzie jednym z elementów, ale bardzo ważnym. Droga wodna to chyba najsłabszy element tego łańcucha, bo jest problem z tym, żeby w tej chwili korzystać z rzek, z Wisły szczególnie. Wiele, wiele lat zaniedbań spowodowało, że tak naprawdę z jednej strony cieszymy się w wielu sytuacjach, kiedy mówi się w Polsce o suszy, bo ta retencja jednak tego przebiegu naturalnego jest dużo większa, w związku z tym te lata zaniedbań troszkę nam pomogły, przypadkowo tylko dlatego, że byliśmy w tamtym okresie dużo biedniejsi, ale jednak te zaniedbania inwestycyjne w ciągu ostatnich kilkunastu lat, które były jeszcze w zarządu naszych poprzedników, spowodowały, że tak naprawdę musimy odbudowywać infrastrukturę rzeczną, która została doprowadzona, można powiedzieć, do nieużytku. Tak? No ja sam jestem bardzo często na Wiśle, na rzece Wiśle, pochodzę z Bielska Białej, mamy blisko źródło, także łatwo obserwować, jak ta degradacja rzeki
się posuwa. W tej chwili bardzo dużo się otwieramy nowych inwestycji na rzece Wiśle po to, żeby udrożnić ten transport rzeczny. A co jest potrzebne, żeby móc właśnie dopływać chociażby z okolic Emilianowa czy Solca Kujawskiego, bo mówi się o tym, że ten port rzeczny miałby być położony gdzieś między Bydgoszczem a Solcem Kujawskim, no tak, na ten żeby temat... udrożnić tę trasę w kierunku północnym do Gdańska. Wszędzie na całym świecie podstawowym problemem, jeżeli chodzi o rzeki, to jest ilość wody w rzece. Tak naprawdę trzeba uregulować tak poziom rzeki, żeby ona była spławna i pławna przez cały okres jej, cały roczny, tak? Bo najczęściej w tej chwili mamy problem z tym, że okresy wiosenne i wczesnoletnie są mocno nawodnione i tej wody jest dużo, a później okresy letnie i jesienne są bardziej suche, w związku z tym poziom wody się obniża. Uregulować to znaczy budować kolejne zapory? A niekoniecznie. Uregulować to znaczy doprowadzić do takiego stanu, żeby ta woda była mniej więcej na minimalnie jednym poziomie. To znaczy my musimy doprowadzić niekoniecznie zaporami, są różnego typu zabezpieczenia na ten czas, do tego, żeby ta woda, ten poziom wody był mniej więcej taki sam, żeby ci przedsiębiorcy czy te spółki, które prowadzą ten transport rzeczny, mogły oszacować, jakiego typu łodziami ten transport można prowadzić najbezpieczniej. W tym porozumieniu jest wiele stron, ale patrząc na to, chyba brakuje Urzędu Marszałkowskiego, który od wielu lat mówił o tym, że port rzeczny w tym miejscu, czy port multimodalny w tym miejscu, to jest coś potrzebnego. Ale dlaczego urząd się w to nie zaangażował? To już bardziej pytanie do Urzędu Marszałkowskiego, dlaczego się nie zaangażował. Było zaproszenie? Z perspektywy tak. Z tego, co mi wiadomo, to i ja, i moja pani poprzedniczka takie sygnały do Urzędu Marszałkowskiego wysyłały. Jeszcze pan minister, bo to... Tak naprawdę to jest dziecko wielu ministrów, tak? Ja to dzisiaj dokończyłem, udało się dopiąć, ale sukces ma wielu ojców i oprócz wszystkich tych, którym warto podziękować, którzy w tym brali udział, jest bardzo wielu ministrów. Pani minister Zielińska tutaj, z tego co mi wiadomo, bardzo dużo zrobiła, czyli pani minister, która była przede mną, w celu doprowadzenia do tej umowy, no i a nam się udało dopiąć ją do końca, tam trochę trzeba było mocniej niektórych poprosić, ale po prośbie się udało, że dzisiaj ten wspaniały dzień możemy obserwować i to podpisanie umowy. Warto jeszcze, jeżeli tak można w tym momencie, można podkreślić rolę tutaj państwa posłów, bo tak naprawdę wszyscy posłowie, odkąd zostałem ministrem, nękali mnie, i to mówię naprawdę, nękali: Grzegorz, kiedy zrobimy port w Emilianowie, kiedy będzie intermodal, kiedy się uda podpisać umowę, a może otworzyć, tak? Także tu wszyscy posłowie, jak gdyby głównie Prawa i Sprawiedliwości, ale jeden jest taki wyraźnie bardzo skuteczny, to jest pan niedawno poseł, teraz już pan minister Łukasz Schreiber, któremu chciałem serdecznie podziękować, bo tak naprawdę on w mojej kadencji, ona jest niedługa, ale jak gdyby zaszczepił we mnie, że trzeba to doprowadzić jak najszybciej do podpisania i tak naprawdę trzeba powiedzieć, że gdyby nie jego postawa od 2 miesięcy i takie ciągłe przypominanie mi telefonami i w ławach poselskich, no to kto wie, czy to dzisiaj udałoby się podpisać. To na koniec, panie ministrze, krótko, kiedy pierwsze towary zostaną tam przeładowane? O, to tak naprawdę jest trudne pytanie, bo już nie zależy to od ministerstwa, zresztą ministerstwo tutaj bardziej jest koordynatorem tego procesu niż samym zainteresowanym, chociaż będziemy pomagać jako państwo oczywiście. Natomiast to pytanie należałoby zadać wszystkim tym, którzy dzisiaj podpisali tą umowę. No to na efekty tych działań będziemy w takim razie czekać. Na nich będzie, ale jeszcze a propos Urzędu Marszałkowskiego. Ja liczę na to, tak szczerze mówiąc, liczę na to, że Urząd Marszałkowski przyłączy się, bo przecież to jest początek. Zrobiliśmy pierwszy duży krok w kierunku portu intermodalnego, takiego wielkiego centrum i mam nadzieję, że inne podmioty, w tym Urząd Marszałkowski, przyłączą się niedługo do tej inicjatywy. Grzegorz Puda, wiceminister inwestycji i rozwoju, był gościem rozmowy dnia. Dziękuję panu. Dziękuję państwu. Bardzo. Do zobaczenia.